Jestem Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was oczywiście z naszymi dziewczynami, które są na wakacjach i patrzcie, jaki piękny widok mamy o poranku. Dziewczyny sobie wstają powoli, bardzo głodne są swoją drogą, więc trzeba je tutaj szybciutko nakarmić. No i tak, Isla Paradiso popatrzcie, no, jest przepięknym, przepięknym otoczeniem te wyspy tutaj te. To, że można te wyspy tu odkrywać, ten ocean, który można też odkrywać, eksplorować, nurkować, a tak naprawdę z którego nie możemy korzystać, ponieważ to miasteczko jest tak zbagowane, że tu cały czas coś się zacina. Pisaliście mi, jak ja zrobiłam, że mi się nie zacina. No, zacina mi się, słuchajcie, tylko no, może na nagraniu ja tak to ucinam, żeby tego tak nie zauważacie, ale no, Prawda jest taka, że mi też laguje. O, proszę, teraz jest na przykład lag. Nic nie mogę zrobić, bo się przycięło. I tak się robi średnio co jakieś 5 minut, więc no nie da się tu grać, choćby się chciało. Są różne metody. Ja nie wiem, jak ja kiedyś grałam, że mi to nie lagowało, ale no po prostu no smutno, smutno, bo naprawdę lubiłam to miasto i naprawdę ono jest takie rajskie. No żadne inne nie oddaje takiego klimatu z tych właśnie takich e, rajskich miast, jak właśnie Isla Paradiso. I proszę bardzo, znowu się zacięło. Trochę przesadziłam z tymi pięcioma minutami, tak średnio co trzy minuty się zacina, słuchajcie, co 3 minuty. Tak. No i dobra, szybkie śniadanko, bo dziewczyny właśnie były głodne bardzo mocno. Dobra, szybkie śniadanko i tak, Ty mogłabyś sobie wziąć kąpiel. No a ogólnie ja chciałam, żeby właśnie one dzisiaj pospędzały trochę czasu może na wodzie. Pogoda średnia w sumie jest, ale może udałoby nam się na przykład. Um, ponurkować? Nie wiem, jakoś tak chyba można. Niebezpieczne, ale czy jest jakieś takie miejsce, w którym my, jako taki nurk nurkowie, jakby początkowi, <grywamy> możemy nurkować? Czy my musimy się nauczyć jakiegokolwiek nurkowania na razie z, z tą rurką, co nie? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Czy my mamy tutaj gdzieś takie miejsce, ale chyba, chyba nie, bo to chyba no. No dobra, wiecie co, dziewczyny. Wy dzisiaj może sobie tutaj um... Nurkuj z rurką, o! Ty też sobie ponurkuj z rurką, o! A ty kąpiesz się? No to się kąp. Tobie na razie nie przeszkadzamy. Dzisiaj trochę ponurkują. Ogólnie chciałam, żeby na przykład mm, nasza Poli poznała tu kogoś, jakiegoś wiecie wyspowicza. Może kiedyś chciałaby się na przykład przeprowadzić na takie, w takie klimaty. Oczywiście nie do Isla Paradisa, no bo niestety no tutaj nie da się grać. No po prostu nie da się grać. Ale na jakieś słoneczne wybrzeża, czy na jakieś takie o mm, tego typu. Miasteczko. No dzisiaj taka ta pogoda średnia, wam powiem. Chociaż ona właśnie, ona nie cierpi natury, więc dla niej to chyba przyrody. Więc dla niej to chyba średnio. Bardziej na przykład Suzy, nasza tutaj wróżkowa księżniczka. Ale no, to właśnie, właśnie. Jest początek odcinka, więc jest szansa, że jeszcze tutaj jest większość z was. Co? Co ci nie pasuje już tutaj? To uprawiaj windsurfing, o. No a Ty? jest dobrze. tego odcinka, więc właśnie otwieram dyskusję, jakie miasto wybiera, wybi wybiorą dziewczyny, do jakiego miasta one się powinny przeprowadzić. E, była mowa o Hidden Springs. E, do Hidden Springs e, pisaliście mi, że e, no okej, okay, na przykład do naszej, e, dla naszej Tutaj, właśnie Suzy, naszej wróżkowej księżniczki, pasowałoby na przykład, ale już do poli wam Ten Spinks średnio. Tak samo Bridgeport ja chciałam, no to bardziej do, pasuje do naszej poli niż do Suzy. Tak w sumie nie wiem, sama już, e, e, słuchajcie, co mamy robić, co my zrobimy, co, co wybierzemy, jakie miasto, które by było dobre dla obu dziewczyn, w którym mieście odnalazłyby się dziewczyny. Więc dajcie mi koniecznie znać, nawet możecie dawać znać, jeżeli chodzi o miasta, takie ze Stora czy coś. No dajcie mi znać, ja jestem ciekawa, ciekawa bardzo. Idziesz popływać? Dzisiaj takie słońce trochę za chmurką, mam wrażenie. No, pokaż się. O Jezu, ale ty żeś tam wypłynęła, kobito, kobito. Zaszalałaś, wiesz? <laughs> no takie słońce za chmurką, przez co woda jest też taka, no. Także, także dawajcie koniecznie znać właśnie w komentarzach. No dobra, tutaj możemy coś się. Tu możemy się odprężać, odprężaj się tutaj. Bo my moglibyśmy też jeszcze jechać, gdzieś tutaj, na przykład, do tego centrum miasta, bo tu nie byliśmy. Tu też są kurorty, jakby, w których można korzystać. No ja uwielbiam. No fajne jest to miasto, no ale to widzicie. O, gdzieś tutaj. O, nie ma, żeby plażować. Dobra, jak ty tutaj jesteś, słuchaj, ty jesteś tutaj, to, to zaraz gdzieś się wydelegujemy. No dobra, wysłałam dziewczyny tutaj, słuchajcie, do spa, znaczy e, trochę jedna, jedne zjeść, drugie sobie przyszły do spa, e, chyba nasza Elza na maklir na, na paznokcie i na, u stóp i u rąk, e, nasza właśnie tutaj Suzy przyszła sobie na masaż, a Poli przyszła sobie zjeść, e, więc słuchajcie, tutaj e, teraz tak, o, o, dostaliśmy zniżkę, fajnie. Także tutaj słuchajcie, taki relaksik ma miejsce w tym momencie. Także niech mają one coś od tego życia. Tutaj przyjechały na wakacje, więc niech się słuchajcie, relaksują. Tutaj patrzę, że mamy też jakiś basenik, ale tak nie za duży. A tutaj co mamy? A siłownia, dobra. Tu idzie jakiś pan, chyba. Dobra. A tak w pobliżu, tutaj jakiś dom, ktoś tu mieszka. Wow, ktoś tu mieszka. No to powiem wam nieźle. No i dobra, tutaj w sumie mamy centrum e, miasta, więc może też byśmy z dziewczynami tu przyszli, chociaż nie wiem, w sumie czy tutaj też można coś zjeść. Biznes, księgarnia? Nie, biznes i dziennikarstwo. O, tu jest jakiś pub. Tutaj normalnie słuchajcie, mieszkają Simowie. Proszę bardzo. Normalnie mieszkają Simowie, serio. Dobra, mamy tu jakichś takich Simów, którzy są jakby... Miejscowi, bo oni nie wyglądają na miejscowych simów. Tu paparazzi w ogóle od tej lody. A może kupimy lodowy przysmak. No, urocze miasteczko, powiem Wam. Urocze, urocze. Mamy tu szpital, mamy tutaj jakieś. Tu mamy w ogóle. Tu mamy cmentarz, ale tak zauważyłam, że tutaj też mamy cmentarz, więc nie wiem. Dwa cmentarze mamy. Chyba to się nie zdarzało jakoś wcześniej w jakichś innych miasteczkach simowych. Tak mi się wydaje. Tu patrzcie, jak ktoś pięknie sobie mieszka na tym, na wyspie. Patrzcie, jaka willa. Szok. W ogóle nie kojarzy tej willi, że ona wcześniej tutaj była jakoś tak. Niegdy nie zwracałam na nią uwagę, no ale patrzcie. Widzicie? Jak Simowie. Jak simowie się mogą, słuchajcie, urządzić? Naprawdę. Szok. O, też dostaliśmy zniżkę, Super. Ej, a ty już się nauczyłaś trochę nurkować? Czy masz jakiś punkt nurkowania? Nie masz na to jeszcze. No tak, do baru. Pięknie, pięknie. O, ta, tutaj. Tu drineczki lecą. Tutaj, proszę. Zarabiamy, zarabiamy. No pewnie, że zarabiamy, no trzeba zarobić. Na, słuchajcie, na wakacjach trochę dorobić, zarobić. A ty kim jesteś? Ty jesteś miejscowy, czy tu przyjezdny? Miałam ja myśleć, że pol jakiegoś tutaj, słuchajcie, kawalera e, zaznała, poznała w sensie. E, no, ale patrzę, że tutaj, patrz jak tu osobistość, ja cię zsunę. O, ty wyglądasz jak pan z wyspy. Ale idziesz chyba na film, co? Jak się nazywasz? Halo, panie. Panie z wyspy, jak pan się nazywasz? Christopher Collins. To pan jest na pewno z wyspy, no. Gdzie pan idziesz? Oglądać coś będziesz? Dawaj, króliczka. Króliczka. Kr 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 a pan też trochę tak wys... Arias. Ale pan jest już stary, to tak trochę średnio. <grytania> Dobra. Może ten wie. Chyba, że po prostu sobie się wyparujemy komuś na chatę i odwiedzimy sobie kogoś na przykład... A, ich nie ma. A tu jakaś rodzina mieszka. No chodźcie, zapukamy, zapytamy. Dzień dobry, dzień dobry. Kawę, może kawę? Może kawę może bym się mogła napić, czy coś? Ale ona zażera teraz królika, o. O, wow! Ale patrzcie, jakie ładne to jest. ten. Jaka ładna to jest miejsce. A gdzie wyjdziecie, A pewnie szkoły? Nie. Nie wiem, gdzie wyjdziecie. Udają, słuchajcie, że, nas, że, że ich nie ma. A tutaj, Collins. A tu. Jakaś, gdzie? Senorita Hernandez. Dawaj ją. A bacie, jaki uroczy domek, co nie? Ja bym mogła mieszkać tu, no. Zapraszam je do środka, no to. Tak, gdzie on cię zaprasza? Tutaj cię zaprasza, czy tam cię zaprasza? A tutaj. Hej! Możemy podejrzeć waszą chatę w środku, czy nie możemy? No, cześć, Valerie. <grym> o, teraz możemy, dobra. No, okej. Okay. Skromnie, jakby. Ciasno, ale własno, nie? Ładnie, na niebiesko. Tutaj mamy sypialnię, a na górze mamy dwie małe sypialnie. No dobra, no. No ciekawie, ciekawie. Czy ten Colin zwrócił z tego? Nie wrócił. No dobra, ale poznaliśmy miejscowych. Tutaj patrzę, że mają też jakiś park. No dobra. Jest pracocholiczką, przyjacielska, jest ambitna. Okej, tu gdzieś jakiś pan z się. Tu jakieś państwo jedzą sobie, patrzcie, e, ten. No dobra, pozostałe dziewczyny wróciły, słuchajcie, na... Do domu, w sensie. Więc ty byś... A, tak, telewizja najlepiej. Podaj jakiś lunch, wiesz? Podałabyś na przykład, czy mamy grilla, nie mamy Gdyla. No to dobra. No to podaj, słuchaj, ryba z frytkami. Myślę, że to jak, naj... jak najbardziej na miejscu tutaj, ryba z frytkami. Valeria uważa, że pol jest w porządku. No pewnie, że jest w porządku. Co ma nie być w porządku, ej? O, odwiedź Collins. Może by wrócił ten pan z tego, co tam go żeśmy widzieli. No, odwiedź ich. No dobra, tutaj są tylko dzieciaki w domu, bo chyba wróciły po prostu ze szkoły. No ale tak, no, no urocze te domki. No, nie można powiedzieć, słuchajcie, że, że nie. Fajne, fajne, naprawdę. Oto jakiś duch, utopiony Edward. Patrzcie, utopiony Edward. No dobra, no. Dobra, wiesz co, wracaj do mamy i do siostry. Dziewczyny tutaj obiad robią, więc zaraz dziecie sobie. Fajnie, a co oglądasz? Wiesz co, idź sobie, skorzystaj. Wakacje nam dobija dobijają, dobiegają końca, więc zaraz niedługo będą się zbierały, ale myślę, że fajnie, tak sobie trochę wypoczęły, trochę się zrelaksowały. Jednak, wiecie, trzeba im trochę tego było. No i dobra, kochani, jesteśmy w naszym Riverview. Boże, jak tu można odetchnąć. Od razu czuć, słuchajcie, od razu czuć, że ta gra chodzi płynniej i chodzi tak, wiecie, lepiej. Może nie to, że jest super płynna i super fajna, jeżeli chodzi o, o grę, płynność, ale naprawdę, naprawdę jest, jest odczuwalne to. Dobra, zjedz, bo patrzę, że też jesteś głodna. Jak tylko wróciłyście wszystkie, to jesteście głodne. Hmm. Jeszcze samochód przyjedzie po Suzy no fajnie. Co wy wszystkie macie takie same pragnienia? Może poraz, zaraz wam się naprawią, no ale dobra. E, I tak, patrzę, że tutaj nasz ogród... W ogóle z tym ogrodem to trochę nie wypał, bo naprawdę miało być tutaj tak bardzo ogrodniczo w tym. Ale przez te dzieci, przez to, że tak wyszło, że no, ona jest jakby sama z dziewczynami, została, no ale to nie... O nie, kot poniszczył. Ale no trudno, no. Na gotowaniu się bardziej skupiliśmy niż na ogrodnictwie, które miało być wcześniej Ogarnięte. No dobra, dziewczyny, proszę sobie pozjadać. Ja myślę, słuchajcie, wiecie co? Ja myślę, że poli, 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 e, potem skorzystasz. No i póki co myślę, że Poli, słuchajcie, podejmie karierę mm, tą wojskową. O, idziesz do szkoły, no to idź. Skryp takie same te. Myślę, że Poli na razie, słuchajcie, podejmie tą karierę wojskową, bo ja nie wiem, czy ona wróci i kiedy ona wróci na te studia. Myślę, żeby na razie, jak, jakby mm, po prostu podjęła karierę wojskową, bo szkoda, jakby jej życia, żeby, żeby właśnie przegania mnie do innego pokoju, tak. Wiecie, tego etapu młodego, dorosłego, żeby po prostu nie, 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 nie szła dalej jakby w swoim tu zawodzie. Więc na razie podejmiemy tą karierę. A co? Dobra, to też się chce, Siku. Ty pojechałaś? Wiesz co, weź poznaj nowych przyjaciół. Poznaj kogoś tam w tej szkole może, co? A ty tak, ty jedź i po prostu testy prze... Kocie, nie można tak robić! No co ty? Oszalałaś? No, 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 Kot, no, no, no. Ty ciku, bo się zaraz zasikasz w mojej Chodź, skorzystaj. No zaczynamy od pierwszej. No dobra. My jesteśmy jakby tutaj mamy wszystko tak naprawdę. Poli, gratulacje, gratulacje, tak jest. Jesteśmy. No ale idziemy do pracy dopiero w poniedziałek. No ale to dobra, no fajnie. Czekaj Poli, jak tam jesteś osiągnąć tową formę. Czy nasz Ron jest stary i ma Ale patrzcie, jest w chacie. Dawaj. Ale patrzcie, 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 patrzcie. No ta jest jakaś zbagowana. E, tutaj Dan jest biedakli, tu jest Gosia biedak, a tu jest Ron. Jest staruszkiem już i po prostu ma kucyki. Ale patrzcie, ja wzięłam tylko odwiedź, a oni już, patrzcie, uciekają. Uciekają z chaty. Jakby ta historia jakby nie, nie daje mi spokoju. Ona do nich, tu, no patrzcie, ewakuowali się. No i nie ma ich. Pojechali. Marnym rzęchem. Dobra, nie jedź, bo tu szkoda, wiesz, twoich. A wiesz co, gdzie jest, gdzie jest siłownia jakaś? O, tu. No to chodź na tą siłownię. Wiesz, po prostu, ja już sama nie wiem. Za każdym razem, gdy podejdziemy do tego, żeby właśnie spróbować się z nim spotkać, no szkoda, wiecie. Szkoda jakby tutaj nerwów już na to wszystko. Wiesz co, chodź, wypiel chwasty. No wypij, niech, niech ma ten ogród coś. Niech ma, no zróbmy coś w tym ogrodzie, zróbmy, zróbmy. Ty jesteś w, prac, w szkole, a ty jesteś na siłowni, więc e, więc tak, więc sobie tutaj poćwiczymy. Słuchajcie. Jest basen, może chodź, A co? Maximus. Nie, nie, nie. Dobra, chodź sobie poćwicz. Bez potu. Hmm, chcesz mieć szczytową formę i ćwiczyć aż do zmęczenia? Hmm, ile ty masz w ogóle... Co to jest w ogóle? Taniec. Aha, sport, mejsterkowanie. No dobra, dawaj chodź. A tutaj chyba jest potrzebna jeszcze logika, tak mi się wydaje, w tej karierze. Oj. O, dostaliśmy który poziom? Wow, dziesiąty poziom. mistrzostwo opanowała. No dobra, możemy przeczytać książkę, czemu nie? Kim jesteś? Storczyk. Niech Historczyk, słuchajcie. Właśnie tak jak myślę, żeby jakby dla naszej. Tutaj, mm, o, patrzcie, o, tak ćwiczy. Dla naszej poli, jeżeli chodzi o wiec, jakąś przyszłość, jeżeli chodzi o jakąś miłość czy, czy coś. Mm, to właśnie bardziej celowałabym w, w innym mieście, żeby znaleźć się kogoś, prawda? O, a tu szkoła, tak blisko. Akurat dzwonek. Dobra, ty poznawaj sobie tam ludzi, a ty ty tam siedzisz w tym ogrodzie, tak? No mamy dziesiąty poziom ogrodnictwa. No, w sumie to było jakby takim założeniem na samym początku. To teraz nam brakuje tylko, słuchajcie, kucharstw, kucharstwa. Ale my mamy 72% znamy przepisów. 72%, więc jeszcze czegoś, słuchajcie, nie znamy. Jakichś jeszcze przepisów nie znamy. Dobra, możemy tu posprzedawać w sumie tu mamy jabłka. Tu możemy sprzedać. Tu mamy co? Kakao. Sprzedajmy. Kakao. Eee, jakieś wyjątkowe nasiono. Tu mamy brzoskwinie, więc możemy. Chociaż, kurczę, ona chyba tych brzoskwin. Te brzoskwinie nam pousychały. Tylko teraz pytanie: czy my... jest sens, słuchajcie, te brzoskwinie sadzić? Chociaż nasze. Znaczy, no bo i tak za bardzo się z nimi nie. nie zajmujemy, więc. Nie ma wystarczających. A to, może czytać? To jeszcze jest za cienka, żeby umieć to gotować. Wiesz, co? Chodź, tutaj sobie pooglądaj telewizję i pooglądasz sobie kanał kulinarny, wiesz? A ty jak tam? Ćwiczysz. O, i szósty poziom zdobyłaś. Super. Dobra, no to ćwicz dalej. Ćwicz dalej, słuchaj. Dobra, mamy, słuchajcie, szczytową formę. Mamy szczytową formę, tak jest. Dobra, wiesz co? To już sobie odpuść. O, a tu? też jest bugowana jakaś pani. Już sobie odpuść, wiesz? Jak masz szczytową formę. E, zmień sobie strój. Nie wiem, na, na ten możesz sobie zmienić. E, no i w sumie. No i w sumie ci powiem, że nie wiem. <laughs> I w sumie powiem ci, że nie wiem, co byś musiał, miała robić. E, tu jest tabliczka. A zajrzyj no Nie, nie ma tu nikogo. Nie ma tu nikogo, okej. Okay. Dobra, wiesz co? Myślę, że możesz wrócić do domu. Trenować kogoś. Ćwiczyć bez przerwy przez 4 godziny. Zdobyć poziom gwiazdorstwa. Patrzcie. A to ciekawe, że ona chce być osobistością. Poznać osobę mama jest osobistością. No to ciekawe, ma patcie na szkło, słuchajcie, mam wrażenie na szatej poli. No ale dobra. A, się nie zapisałaś zdjęcia poza lekcyjne? Gdzie jesteś? No to już cię zapisujemy. Słuchaj, siadasz do komputera, no to super, e, to się zapiszesz. Um, a ty jesteś już zapisana, no to teraz możesz iść do muzycznego klubu. O. kocie, odejdź stąd. Dziewczyny wieczór spędzają na tarasie. Słuchajcie, Poli przeszukuje galaktykę, a nasza e, Suzy czyta sobie książkę, którą w szkole e, dostała, żeby przeczytać. O, Poli chora jest. A Elza wróciła z pracy, słuchajcie, i robi obiad, żeby właśnie coś zaraz przekąsić, bo no jest głodna I jest najlepszą kucharką w domu, więc jakby nikt inny jej nie, nie przygotowałby tego jedzenia. O, zrobimy ci zdjęcie, bardzo ładnie wyglądasz. A Poli, słuchajcie, tutaj, o! Przeszuk. Jezu, ja nie rozumiem. Ona za każdym razem, jak ja chcę jej zrobić, zdjęcie jakieś nawet, czy co na miniaturkę, czy co. Tutaj rzęsa jej odskoczyła, słuchaj. To ona zawsze, słuchajcie, wygrywa, no, wygrywa. Patrzcie, jakie fioletowe niebo ładne z tej strony niebieskie. No. Także tak, dziewczyny słuchajcie, sobie spędzają dzisiejszy wieczór. Myślę, że już właśnie polic zaraz położymy, już może pójdziesz sobie spać. A jakiś Dax jest młodym dorosłym. Uuu. Taki ciekawy ten Dax. Będziemy musieli zrobić polofil randkowy naszej poli. Dobra, wiesz co? E, dużo ci tej książki zostało. No czytaj, może zaraz ją skończysz. A, ty zrobiłaś ten falafel, więc go schowamy, słuchajcie, żeby nam się nie zepsuł. No i zjeść i sobie pójdziesz do prysznica. Dobra, bo simowie, słuchajcie, no się robią, w sensie dorastają po prostu, więc fajnie. Ty jesteś chora, więc będziemy musieli z tobą iść do lekarza. A ty jak tam z tą książką? No chciałabym, żeby ona ją przeczytała. To wiecie, w szkole będzie. A i pracę domową musi odrobić. Pracę domową. Kurde, Blaszka. Ona nie odrabiała pracy domowej? Kurde. Dobra, to weź może tą pracę domową odrb, będzie... Bardziej potrzebna, co? No dobra, słuchajcie, młoda odrabia lekcję, a my będziemy kończyć ten odcinek. A i tak wydaje mi się, że sporo będzie trwał. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaczki i pa!